28 lipca wspominamy świętego Wiktora I, papieża. Według Liber Pontificalis Wiktor był synem Feliksa i pochodził z cesarsko-rzymskiej Afryki prokonsularnej, a według świętego Hieronima z południowej Italii. Biskupem rzymskim został po świętym Eleuteriuszu. Jego pontyfikat trwał zaledwie 10 lat. W Rzymie, za czasów Wiktora I, już częściej stosowano w liturgii język łaciński, który wypierał Grekę. Rozpoczynający się wtedy proces tzw. latynizacji kościoła przejawił się w sporze o datę Wielkanocy. Na wschodzie świętowano dzień zbieżny z datą żydowskiej Paschy, na zachodzie natomiast pamiątkę zmartwychwstania obchodzono w niedzielę. Wiktor I zaangażował się w ten spór na tyle energicznie, że groziło to odłączeniem się gmin chrześcijańskich Azji Mniejszej od Rzymu. By rozstrzygnąć tę kwestię, Wiktor I zwołał synody, które poparły jego opinię. Tylko biskupi z Azji Mniejszej, kierowani przez Polikratesa, biskupa Efezu, nie zaakceptowali tych ustaleń. Papież wykluczył zatem te gminy, nie tylko ze wspólnoty z Kościołem Rzymskim, ale z całego Kościoła. Sytuację tę załagodził dopiero święty Ireneusz z Lyonu. Za pontyfikatu Wiktora I wzrósł autorytet biskupa Rzymu ze względu na sukcesję apostolską. Sukcesję tę propagował też Ireneusz, biskup Lyonu, który ustalił także imienną listę biskupów rzymskich, poczynając od Piotra. Papież występował przeciwko ówczesnym herezjom, gnozie i monarchianizmowi. Bardzo energicznie zajął się sprawą gnostyka Floryna, którego złożył z urzędu, oraz Teodota za sprzyjanie herezji monarchianizmu, błędnej nauki odnośnie do tajemnicy Trójcy Przynajświętszej. Wykluczył go też ze społeczności wiernych. Wiktor I był pierwszym papieżem łacińskojęzycznym, który miał kontakt z dworem cesarskim przez chrześcijankę Marcję, metresę cesarza Commodusa. Dzięki niej udało się uwolnić wielu chrześcijan, w tym przyszłego papieża Kaliksta I. Eusebiusz z Cezarei i święty Hieronim wspominają, że święty Wiktor zostawił także pisma. Żadne jednak z nich nie ocalało do naszych czasów. Nie wiemy również, jaką śmiercią zakończył życie. Liber Pontificalis z jego męczennikiem. Wiktor został pochowany na Watykanie. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wybrałeś świętego Wiktora, aby przewodził całemu Kościołowi oraz budował go słowem i przykładem. Za jego wstawiennictwem strzeż i kieruj na drogę zbawienia wiecznego pasterzy Kościoła razem z ludem im powierzonym. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.